Proszę nam powiedzieć, jaka jest w tej chwili sytuacja schroniska? No, dość ciężka, powiem. Mamy bardzo dużo piesków. Tak jak powiedziałam, dzisiaj mamy 154 psy. Miejsc mamy 130, więc jest przeładowane schronisko. Stale trafiają nowe i mimo tego, że wyadoptowujemy też duże ilości zwierząt, no to miejsca stale brakuje. No, schronisko ogólnie jest za małe i ono nie zmieści wszystkich psów z terenu Tomaszowa. I nikt tego nie zrobi, nawet cudotwórca. Także sytuacja ogólnie jest ciężka. Poza tym... No myślę, że ma Pani na myśli również naszą sytuację finansową obecną, o której głośno w mieście. No jest również ciężka, żeby nie rzec dramatyczna, bo gdyby to miało miejsce, ta kara, która nałożona została na psy, bo ja z uporem maniaka będę powtarzać, nie na mnie, proszę Państwa, bo ja nie czerpę z tego wynagrodzenia. Ja tu nie jestem na etacie, ja tylko wykonuję usługę w imieniu organizacji. I nie na mnie jest ta kara nałożona, tylko na zwierzęta. Gdyby to było w lato, byłoby łatwiej, bo mniejsze ilości węgla zużywamy. Natomiast w tej chwili 2 tony węgla idą na miesiąc. Mamy ogrzewanie w postaci pieca, z którego no, musimy korzystać stale, tym bardziej, że chłodne noce się robią i psy na szpitalu muszą być dogrzewane. No i gotujemy im stale zupy w dużych ilościach. No więc mówię, choćby na węgiel, na zakup kaszy, na zabiegi weterynaryjne, są operacje po 580 zł, 1000 zł. Ja nie żałuję na to pieniędzy, więc w pierwszej kolejności no, tracą zwierzęta, jakby nie patrzeć. Pani powinnością z ramienia organizacji jest to, by zajmować się schroniskiem, natomiast urzędnicy miejscy twierdzą, że kara została nałożona za niewykonywanie obowiązków. Tak, ja powiem pokrótce, tam były 4 takie bodajże punkty lub 3, już nie pamiętam, nie mam pisma przed oczyma, ale pierwszy punkt dotyczył tej kary 10% z wynagrodzenia, którą nałożono na mnie w związku z niewykonywaniem usługi, czyli pierwszy punkt A dotyczył niezabrania psa z ulicy Witosa. Ja z uporem będę twierdzić, że to ja mam rację, dlatego że tak jak Państwo widzicie, schronisko jest przeładowane i ciągłe protokoły pokontrolne lekarza powiatowego weterynarii stwierdzają, że wszystkie nieprawidłowości związane z prowadzeniem placówki leżą po stronie przepełnienia. Nigdy nie było innych zastrzeżeń. I tego akurat krytycznego dnia również na kontroli, rutynowej kontroli sprawdzającej stan przygotowania schroniska do zimy, był pan doktor Marcin Rzegota, który no, powiedział nam, że przy tym przepełnieniu nie możemy zabierać znowu psów. I akurat telefon był w tym czasie, kiedy pan opuszczał schronisko. I pracownica w rozmowie ze strażnikiem miejskim tłumaczyła grzecznie, że nie możemy jechać po psa, bo jest właśnie lekarz. I po prostu nam zabrania, bo jest ciasno. No więc pan doktor poprosił nawet o to, żeby mu umożliwiono rozmowę ze strażnikiem i wyjaśniał, że jest ustawa, która mówi, że musi być pies legowisko i nie wolno odłapać psa, jeśli nie ma dla niego miejsca w schronisku, a w tym momencie nie było. Ponadto sytuacja psów z Witosa jest powszechnie znana. Tam jest chyba 3. czy 4. rok. O ile dobrze pamiętam, to jeszcze za czasów Woskowskiego ci ludzie mieli taką specyficzną metodę na eliminację niechcianych psów. Czyli całe wiosnę, lato tam sobie bawiły się dzieci z nimi. Jak szły do szkoły, 1 września rozpoczynał się problem, bo psy są agresywne.
Nie są te psy agresywne. Ja tam byłam, pracownicy byli chyba z 6 czy 8 razy. Także my będziemy je wyłapywać. Nie znaczy to, że zostawimy je na pastwę losu, ale w tym momencie nie mieliśmy i nie mamy dla nich miejsca. Kolejny punkt B dotyczył nieudzielenia pomocy psu rannemu w wypadku na przejeździe kolejowym na ulicy Warszawskiej. I również nie zgadzam się z tym zarzutem, dlatego że pies miał udzieloną pomoc. Owszem, po nocy nasz samochód, który tak jak Państwo widzą, stoi sobie pod chmurką, bo się nie mieści tutaj do garażu, więc odmówił posłuszeństwa akumulator, nie mogliśmy odpalić. I pracownik schroniska poprosił strażnika o to, żeby podjechał radiowóz Straży Miejskiej, wezmą noszę i pojadą. I tego psa przywieźli. Mało tego, w międzyczasie lekarz nasz tutaj, pani Dominika, była w kontakcie z lekarzem, który miał tego dnia planowe zabiegi sterylizacji i kastracji w schronisku. I oni wiedzieli, że kto pierwszy będzie na miejscu i ten pies zostanie dowieziony, ten będzie mu pomagał. No nic złego w tym nie widzę i tak też uczyniono, tym bardziej, że pracownica, która przyszła rano na godzinę za 10 ósma do pracy, widziała psa już na stole, czyli cała akcja trwała gdzieś 25, może 20 minut i nie znaczy to, że nie chcieliśmy temu psu pomóc, więc mówię, no jest to jakieś takie dziwne dowalanie mi, no komuś zależy, żeby mnie sponiewierał. Co mogę powiedzieć odnośnie kolejnych zarzutów? Tak, przyznaję się, są poślizgi w wysyłaniu tych tabel, ponieważ ja to raportowanie mam codzienne. No, będę dyskutować. Wiem, że podpisałam taką umowę. Wydawało mi się w naiwności mej, że przytomni ludzie tam też siedzą, że nie, bo nie wiem, czemu to służy, ta zabawa w te psy, przynajmniej w Urzędzie Miasta, tak jakby urząd nie miał nic innego do roboty. I myślałam, że w przytomności umysłu, widząc, że ja tutaj psom krzywdy nie robię, no to chyba nie pogubię tych psów, tym bardziej, że one są ewidencjonowane w różnych miejscach. No to dałam sobie spokój, na przykład odesłałam z 3 dni, po 2 dniach. Wszystkie w każdym razie psy były odsyłane. Nieważne, mogło się tam zdarzyć 2-3 dni opóźnienia. Natomiast mówię, no nałożono mi teraz karę z jawnej zemsty. No i stałam się niepokorna, zaczynam po prostu pokazywać, że jest źle. Nie leży wina po mojej stronie, nie, nie. Po prostu to wygląda tak mniej więcej jakby, nie wiem, urzędnicy w tym urzędzie nie mieli świadomości, że przy tej wielkości mieście schronisko na 130 miejsc, no niestety, ale nie da rady przyjąć wszystkich psów z ulic. Nie da rady, bo się po prostu nie zmieszczą. I ja powtórzę po raz kolejny również, że schronisko to nie jest Oświęcim. Że jeśli trafia do schroniska kolejny transport, to pozostałe trzeba odesłać do krematorium albo pozabijać w jakiś inny sposób. Tak się robić nie daje i ja stoję tutaj na straży tak zwanego dobrostanu i nie będę tych zwierząt eliminować. Miasto musi się wreszcie zastanowić nad budową nowego schroniska. Skoro inne miasta trafią, to i nasze chyba też może. Jeśli nie umie napisać wniosku, no trzeba szukać jakiejś możliwości. Natomiast mówię, kara, owszem, biorę na siebie to, co tam jest w tych raportach i przyznaję się do tego, że popełniałam wykroczenia, powiedzmy, nie przesyłając każdego dnia, tak jest to tam napisane. Natomiast no wielkiego z tego tytułu strachu i lęku nie ma, tym bardziej, że ja mówię, nie wiem o co chodzi, bo ta baza danych, na którą urząd się powołuje, że jemu to uniemożliwia, ten brak tych moich raportów, prowadzenie bazy przy Urzędzie Miasta, no skutkuje tym, że jak przychodzą tutaj państwo, nawet dzisiaj tutaj byli, to ja pytam, skąd wiedzą o naszych psach i zazwyczaj mówią, no z internetu albo przyjechali tak sobie, to pytam wtedy, z jakiej strony internetowej, no to z naszej, lub z innych forów, na przykład no, z Facebooka, ale nigdy, nigdy nikt z adoptujących nie widział tych psów na stronie Urzędu Miasta, bo tego się po prostu tam nie szuka. No jest to sztuka dla sztuki, żeby komuś dać zajęcie, a mnie przyładować, bo ja w tym czasie mogłabym sobie co innego robić. Także mówię, mało różowo sytuacja wygląda. Ja wiem, że i tak ostatnią załzą zostanę. Wcale się tego nie boję i powiem w tym miejscu rzecz, która zszokuje być może wszystkich, że z perspektywy czasu muszę oddać sprawiedliwość mojemu poprzednikowi i przeprosić go w tym zakresie i niniejszym to czynię,
że byłam do tego stopnia naiwna, że rzeczywiście ja myślałam, że on zarzuca mi, że ja chcę się na tym wzbogacić. No ja się niestety nie wzbogacę, tylko zdrowie tracę. Natomiast istotnie w tle są pieniądze, ale no o tym to może za jakiś czas. Dlatego, że no po prostu ośmieliłam się, co niektóre osoby, nie powiem wygonić, tylko nadepnęłam im na odcisk i dzieje się bardzo nieładnie i za moimi plecami są różne dziwne wpisy i tak dalej. Także mówię, Woskowski miał tutaj bardzo dużo racji, tylko z jednym nie potrafił sobie poradzić, że skutkowało to tym, że nadmiernie eliminował psy i być może wtedy właśnie było stale miejsce. U mnie tego miejsca nigdy nie będzie, dlatego że ja nadrzędnym celem jest pomoc psom i ja nigdy nie będę psów usypiać. Chyba, że tak jak w przypadku tego psa z tej warszawskiej, nie ma szans na jego ratowanie, ale jeśli jest choćby cień szansy, to ten pies tu zostanie, bo to jest moim zdaniem i zdaniem wszystkich fundacji i ludzi, którzy się opiekują zwierzętami, schroniska są właśnie miejscem dla takich psów, które nie mogą sobie poradzić. Dla psów poranionych, okaleczonych, psów bezradnych, typu szczenięta, psów po wypadkach. Natomiast te, ja ciągle mówię do wszystkich, dzwonią tutaj ludzie i ja ich przepraszam. To nie jest tak, że ja po chamsku odbieram telefon i mówię nie, bo nie. Ja tłumaczę, że proszę Państwa, poczekajcie, może nam pomożecie, może my Wam dowieziemy trochę karmy. Zaczekajcie na miejsce, nawet w szpitalach nie przyjmuje się wszystkich chętnych, bo po prostu nie ma możliwości. To nie rozumiem, dlaczego ja tutaj miałabym kolanem dopychać. No i pewnie za to będę po raz kolejny gdzieś tam ukarana. Już teraz to już się spodziewam wszystkiego, co najgorsze. Tomaszowianie postrzegają ten konflikt jako pani osobisty z urzędnikami miasta, z finansami w tle. Czy jest jakaś szansa, żeby to rozwiązać, żeby to w końcu się skończyło i żeby, no nie wiem, jakoś normalnie funkcjonowało i to schronisko, i żeby te psy z terenu powiatu naszego tutaj, nie wiem, mogły liczyć na lepsze warunki, czy na, nie wiem, więcej pieniędzy? Czy mój osobisty konflikt? Nie, bo ja zawsze mówiłam na początku, jak przejmowałam schronisko, że Urząd Miasta jest przychylny. Sami Państwo pamiętacie, że bardzo ceniłam sobie współpracę z panią naczelnik, bardzo tam zapiewałam się, jak jest cudownie. Okazuje się, że się mocno rozczarowałam. A pieniądze, zawsze będzie tu chodziło o pieniądze. Będzie chodziło o pieniądze, bo tutaj jest masa wydatków. Jeśli chce się to robić w sposób prawidłowy, to proszę Państwa, ja mogę w tej chwili zaprowadzić Was tam, mam wszystkie sprawozdania, one idą do Urzędu Miasta, ja mam wszystkie faktury odnotowane, tam jest wszystko napisane co, za co i za ile. Tam jest jedyni ludzie, którzy biorą za to pieniądze, to mówię, to są zatrudnieni tu pracownicy plus lekarz. Ja z tego nie mam nic, trudno jest to zrozumieć ludziom, bardzo trudno i ja się im wcale nie dziwię, że jest jakaś tam wariatka, która tutaj siedzi. Ja się w ten sposób realizuję, mnie się wydaje, że każde uratowane istnienie to jest dla mnie największa nagroda i to jest ciężko zrozumieć, natomiast kiedy będzie normalnie. Jak wreszcie zrozumieją w urzędzie naszym miasta, że należy wprowadzić poprawkę do budżetu mówiącą o tym, że wreszcie należy znaleźć środki na budowę nowego schroniska. I nieważne, bo ja się nie będę upierać przy prowadzeniu schroniska dalej. Ja w tej chwili powiem szczerze, że jestem tak zmęczona, że nie mam motywacji rano wstawać i tu przychodzić, tylko te psy mnie tutaj jeszcze ciągną i może się okazać, bo ja się nie będę upierać przy prowadzeniu schroniska dalej. Ja odliczam dni, zostało mi 4 miesiące, ale obojętnie kto tutaj przyjdzie, to będzie to samo miał. Może 2-3 miesiące, 5. Będzie mu się wydawało, że fantastycznie, bo ta jego pasja będzie go tutaj pochłaniać, ale potem zderzy się z twardą rzeczywistością, a już nie daj Boże, jeśli będzie miał tak skonstruowaną umowę jak ja. No tak, pani prezes, ale z drugiej strony ta umowa jest na świadczenie usługi za określoną kwotę. Tych pieniędzy więcej nie będzie, bo to nie jest instytucja dotowana z Urzędu Miasta. Jest określona kwota, którą pani zaproponowała w przetargu i w tej kwocie należy się zmieścić. Minus te kary, które są nakładane, oczywiście zmniejszają nakład finansowy na psy i na zwierzęta, tak jak pani to powiedziała. Czy nawet jeżeli zostanie wybudowane schronisko, czy to coś zmieni poza przepełnieniem? Zmieni, bo nie będzie tej nerwowości w ilości przyjmowanych psów, bo to stale wiąże się z takim odmawianiem, a czekajcie Państwo, a nie da się i tak dalej. Przynajmniej odejdzie ten czynnik. Natomiast mówię, co do tych pieniędzy.
Ja mam to wszystko tak, proszę Państwa, skalkulowane, że mam od złotówki do złotówki i tak mam przekroczenia w tych wydatkach. Bo ja w pierwszym przetargu, teraz, jak był ten kolejny już, to w tej pierwszym rzucie ja wystawiłam kwotę bodajże 31 tysięcy. Nie pamiętam, już musiałabym sprawdzić. I to w tym byłoby fajnie, dlatego że mówię, no tutaj jest bardzo dużo takich remontów. Ja mówię, pokazałam pani redaktor, czym zaskutkowało to, że ja nie mam tych pieniędzy. Ja pokażę, jest pusta szopa z węglem. Pokazywałam, że stanęliśmy, cztery boksy szpitalika są brudne, obleśne i siedzą tam suki ze szczeniętami, że ściana wypada z drzwiami. To, co mogłam i zdążyłam przed nałożeniem tej kary, no to poopłacałam. Natomiast no chyba 4 czy 5 faktur w tej chwili czeka, bo ja mam wyliczone środki co do złotówki niemalże. Muszę mieć na wynagrodzenia. Muszę mieć na opłatę za wodę, za prąd i te podstawowe rzeczy, ja od nich nie ucieknę. Muszę być po prostu konsekwentna, staram się nie robić długów. Ludzie oczekują, nawet przedwczoraj ja prosiłam o pomoc policję, bo przyszedł pan i przerzucił nam zwyczajnie psa przez płot. Myśmy powiedzieli, że nie damy rady go przyjąć, bo nie ma gdzie, niech poczeka. To był pies, który miał właściciela. Ale pan no, przerzucił, uciekł na wały i na tyle się stało. Natomiast jego słowa brzmiały jednoznacznie. Wy jesteście od tego, żeby przyjmować. Więc ja ustalam sobie priorytety. I najpierw zbieram psy z ulic i wypadkowe, a potem psy od właścicieli, bo te psy mogą poczekać. No naprawdę, jak ktoś się zgodził wziąć psa, to musi za niego ponieść odpowiedzialność, że no schronisko nie jest z gumy, tego się nie da dopchnąć. But nie mogę postawić piętrowo, już i tak jest ciasno w budach. No nie da się inaczej. No. Jest dużo tutaj piesków. Ja robię co mogę, żeby one miały spokój, żeby miały dobrze, ale sami Państwo słyszycie. Gryzą się, kłócą się. Najgorzej jest wieczorem, bo każdy chce zająć swoją budę, wpada na swoje legowisko i nie chce przyjaciela wpuścić, bo latem to sobie jeszcze można na dachu poleżeć. Ale teraz no jest jak jest niestety. Mówię, ten konflikt to nie będzie tylko mój konflikt. To będzie każdy, kto tutaj przyjdzie, będzie miał zawsze jakieś roszczenia w stosunku do Urzędu Miasta. No jakby nie było, to właścicielem tego przybytku jest Urząd Miasta. Powinien zrozumieć, że ma obowiązki, a nie tylko nakładanie obowiązków. Poza tym tutaj, dlaczego jeszcze nastąpiły te dwa takie ciosy główne, te w postaci tych 10%? Bo ciągle urząd nie może zrozumieć, że pewne rzeczy dotyczą dobrostanu i schronisko jest dla psów. Nie, to nie jest sztuka dla sztuki. Na gminie spoczywa pewien obowiązek. Poza tym mówię, towarzystwo ma tę niewygodną sytuację, że działa z mocy ustawy jako aktu nadrzędnego. My musimy się tym kierować. No a samorząd lokalny z aktu, jaki tworzy, czyli z uchwały lokalnego samorządu. Tu często jest konflikt interesów. Ja proponowałam to uporządkować, jak były konsultacje dotyczące projektu tej uchwały. No ale mimo wszystko nasze konsultacje nie były uwzględnione. Ja nie wiem, dlaczego tak się dzieje w naszym urzędzie, że niby ogłasza się konsultacje społeczne, wpływają uwagi, te uwagi się po prostu gdzieś do biurka schowa. Na moje pytanie, dlaczego nie zostały uwzględnione, bo były właśnie merytoryczne i teraz nie mielibyśmy tych problemów. Nie mielibyśmy problemów dokładnie z tym psem z tego wypadku. Nie mielibyśmy. O, już jest wojna. Nie mielibyśmy tego, dlatego że ja tam zaznaczyłam, że niemożliwe jest, żeby jakikolwiek lekarz zatrudniony w schronisku pełnił dyżur 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jest to niemożliwe, bo fizycznie taki człowiek nie da rady. To co z kolei należałoby zrobić? Zatrudnić 3 lekarzy po 8 godzin, prawda? No to każdemu należałoby przynajmniej te 2,5 tysiąca za czuwanie przynajmniej dać. Czyli mówię, to wszystko, co ja tam zaznaczałam, zemściło się w sposób okrutny, ale o dziwo zemściło się na tej, która wnioskowała, żeby te zmiany wprowadzić, a nie zemściło się na tych, którzy zignorowali to. Zresztą no, widać było, jak ta uchwała powstawała, bo nawet wojewoda ją zakwestionował. To się później odwróciło, że tam chodziło o zupełnie co innego. Nie, chodziło o pryncypia. Tam chodziło właśnie o takie zapisy, których nie może robić żaden administrator schroniska, chyba że jest lekarzem weterynarii.
Tylko w tym jednym przypadku. Natomiast reszta, no mówię, to niewiele wspólnego ma z ustawą o ochronie zwierząt. Próbowałam to sugerować, no nie zostałam wysłuchana i wyszło jak zwykle. A teraz mówię, teraz to ja tylko czekam na ciosy, patrzę, kto mi jeszcze dołoży, ile kary będę miała zasądzonej kolejnej. Wysyłane są w tej chwili już bardzo dziwne do mnie pisma. Opędzam się, nie mogę pracować. Chociaż szczerze przyznam, że tak jak do tej pory spojrzę z perspektywy czasu, to ja w ogóle nie wiem, czy ja prowadziłam schronisko. Decyzje podejmowali za mnie wolontariusze, albo jeszcze ktoś tam wymuszano na mnie. Jak powiedziałam wreszcie basta, no to macie Państwo na tacy. Zobaczcie, jak to zaskutkowało i czym. Po co urzędnikom codzienne raporty? No nie wiem. Nie wiem, dlatego że ja powiem, jak to wszystko działa, cała ta baza i te informacje. Moim zdaniem, jeśli jest administrator schroniska i ma swoją stronę, to on na tej swojej stronie umieszcza psy. No bo w jego interesie, dobrze pojętym interesie i w tym, żeby mógł pracować, musi być strona aktywna, żeby te psy tam były pokazywane, bo nam zależy na adopcjach. No ja powiem, że ja do dnia dzisiejszego mam ponad 650 adopcji już za moich czasów. Dlatego mówię, no ja muszę to robić jakby automatem, natomiast nie wiem, po co to urzędowi? Wystarczyłby raz na miesiąc, bo w żadnym innym schronisku nie ma czegoś takiego. W żadnym. Wierzcie mi Państwo, w piotrkowskim schronisku jest sprawozdawczość następująca. Pani Grażyna Fałek pisze, psów przyjętych tyle i tyle, wydanych tyle i tyle, eutanazji tyle i tyle, padnięć tyle i tyle, domów tymczasowych u nich się raczej nie stosuje. I ona, jak ja przejmowałam schronisko, to mi tylko jedno ostrzeżenie dała. Pamiętaj, pilnuj się, bo wolontariat rozwali ci schronisko. I niestety to w tym kierunku zmierza. A ponieważ mówię, zaprotestowałam, bo tam są jakieś dziwne takie powiązania. Wolontariuszki wykorzystują prywatnie zdobyte informacje, przekazują urzędniczce, urzędniczka wymusza na pani naczelnik coś tam i jakby główny sztab dowodzenia mieści się na POW. Natomiast tutaj to ja, no ja jak powiedziałam już, że ja nie boję się chodzić sprzątać, a są wolontariuszki, które z papierosem w zębach, prawda, przychodzą i wydają dyspozycje. Proszę to, proszę tamto. A ja uważam, że to są panie wykształcone. Ale skąd te wolontariuszki w takim razie? No one tu przychodziły od zawsze. Natomiast mówię, ja liczyłam na to, że osoba z tytułem magistra to wie, co oznacza słowo wolontariat. Definicja mówi jednoznacznie, że jest to nieodpłatne świadczenie pracy. A ja miałam tutaj takie panie, które przychodziły raz w tygodniu na spacer, palcem pokazały na wszystkie sposoby, pokrzyczały, pochuczały i proszę mi zrobić kawę i wyszły. Ale to kto przyjmuje tych wolontariuszy do pomocy tutaj? Ja powiem tak, ja nigdy nikogo nie wyganiałam. Każdego wolontariusza, który się tu pojawiał i mówił, że chce zostać wolontariuszem, proszę bardzo. Tutaj przychodzą też i niepełnoletni, oni tam myją miski, często mnie wkurzają, łażą, ale z kolei ja wychodzę z założenia, bo w rozmowie z nauczycielami dochodzę do wniosku, że uczy to dzieci wrażliwości. Nie mogę ich tak przepędzać. Chociaż te panie właśnie starsze ciągle dzielą na my i wy. Nie ma czegoś takiego. Ja cenię sobie wychowanie młodego pokolenia, bo ono w ten sposób się uczy, że staje się przydatne, nawet poprzez umycie miski, czy nie wiem, poukładanie kocy w magazynie. Natomiast panie miały stale przeświadczenie, że one bardzo dużo robią, bo one ogłaszają psy. Tak, robią, ja to doceniam. Ale wolontariat to jest taki, jak ja mam tutaj niektóre wolontariuszki, które przychodzą, zawijają rękawy, bo widzą, że ja też chodzę i sprzątam kupy. Jak jest taka potrzeba, widzę, że nikogo akurat obok nie ma. Pies z wymiotu jest sprzątny. Ja się tego nie wstydzę, bo ja tu przyszłam pomagać. I mnie się wydawało, że ci wolontariusze rozumieją to w ten sam sposób. A mnie tutaj po prostu stworzono jakiś taki ośrodek decyzyjny, wymuszano na mnie decyzję, za które ja w tej chwili ponoszę odpowiedzialność. Mało tego, dzisiejsze pismo, które wpłynęło z Urzędu Miasta, to jest właśnie pismo dotyczące tego, o czym ja mówiłam od zawsze, że wolontariusze podejmują decyzje, a ja za nie głową odpowiadam, bo to funkcjonowało tak, że panie mówiły ciągle, ma pani w umowie współpracę z wolontariatem? Tak, mam. Ale wolontariusze nie mogą podejmować decyzji. A jak ja się buntowałam kiedykolwiek przeciwko temu, no to wtedy była wielka napaść i przymuszanie do pewnych określonych zachowań. Także mówię,
nie chce mi się bawić w dochodzenie, jak to jest, bo ja mówię, ja jestem człowiekiem odpowiedzialnym i biorę na siebie tę winę w stopniu, którym ja zawiniłam. I mówię, że miałam poślizgi w tych raportach, bo mówię, dla mnie jest to śmieszne. Dla mnie jest to śmieszne, żadne schronisko tak nie ma. Natomiast widzę ewidentnie, że tutaj nie chodzi o psy. Tam jest, sprawa ma drugie dno, ale to jest na inne opowiadanie, to jest zupełnie inna bajka. Ponieważ ja jakby odcięłam niektórym możliwość działalności pod szyldem wolontariusz schroniska, ja to się zastanawiam, czy ogólnopolskich mediów, bo tu z koleżanką rozmawiałyśmy, śledczych jakichś dziennikarzy, nie zainteresować tematem tego typu. Czy na wolontariacie działającym przy jakichś tam strukturach nie można się dorabiać, bo ja czuję, że można, tylko trzeba to dość sprytnie rozegrać i ja już chyba wiem jak. Jakby którzyś wolontariusze chcieli, to im dam radę, jak należy to robić. Tylko, że mówię, to nie ma nic wspólnego z pomocą. Czekamy w takim razie na rozwiązanie konfliktu. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Chciałabym tutaj podziękować tym, którzy nam nadal pomagają. Bo przychodzą ludzie, dzisiaj nawet pani dzwoniła, bo to nie jest tak, że w tej chwili jak już mi nałożono karę, to ja jestem brzydka, wstrętna, bo tutaj nadal drzwi są otwarte, ludzie przychodzą i widzą. I ludzie pomagają, naprawdę. Ja nie chcę od ludzi pieniędzy, bo nigdy nie byłam zwolennikiem brania kasy, natomiast bardzo cenię sobie pomoc rzeczową. Koce, kołdry, kasze, karmę dla psów, jest to dla mnie bardzo duża pomoc. Przynajmniej na dziś, kiedy mam fakturę za kaszę w wysokości 586 zł, no niestety nie zapłacono i wstydzę się zadzwonić do kaszarni, bo jestem dłużnikiem ich, także że mówię, dziękuję serdecznie, dziękuję mieszkańcom miasta za pomoc i liczę na to, że będę mogła na nich liczyć przynajmniej do końca mojej umowy. I dziękuję w imieniu moich podopiecznych, przekochanych i ślicznych piesków.